Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Pomidor.pl i witam was w wyjątkowym filmiku na moim kanale. I z góry przepraszam, że znowu nie jest to żaden vlog ani nic, tylko po prostu tam, nie wiem, jakiś gameplay i oczywiście standardowe moje gadanie i tak dalej. Ale jest to filmik jubileuszowy. Tak, moi drodzy, nie przesłyszeliście się w żadnym wypadku. Jest to filmik jubileuszowy z okazji, uwaga, 4 lat na YouTubie! Dokładnie, ludzie, nie przesłyszeliście się. Właśnie dzisiaj, 7 maja 2018 roku, wybija 4-lecie mojego kanału. Tak więc przygotowujcie, nie wiem, jakieś wstążki, te takie, Jezu, jak to się nazywało? To takie, wiecie, takie długie ten, co się takie fiu robi, nie chcę tutaj odgrywać żadnego dźwięku, ale chyba wiecie, o co mi chodzi, i te czapeczki urodzinowe, ponieważ myślę, że będzie można z tego rozkręcić niezłą imbę. No dobra, żarty na bok, w każdym razie chcę wam podziękować za 4 lata na YouTubku. Wow, zgromadziłem przez te 4 lata praktycznie prawie że 1300 subskrybentów. I nie wiem, czy wiecie, ale oficjalnie dzisiaj wybiło mi 300 tysięcy wyświetleń kanału. Co pewnie powiecie, co ty patrzysz na wyświetlenia kanału, nikt na to nie patrzy. Uwierzcie mi, że ja na to patrzę z tej perspektywy, ponieważ wtedy widzę, że kanał się rozwija. Jestem z tego powodu jak najbardziej zadowolony. A dlaczego? Ponieważ mam do tego powody, bo widzę, że kanał się rozwija i nie stoi on w żadnym wypadku w miejscu, co nie? A raczej chyba nikt nie chce, żeby kanał na YouTubie stał w miejscu, bo wtedy takie kanały, no nie wiem, jak stoją w miejscu, to no nie są za bardzo jakoś tak szczególnie oglądane. No dobra, przejdźmy do konkretów. Chciałbym wszystkim wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną przez te 4 lata. Głównie mierzę do starych widzów, tych, co doszli, nie wiem, z 3 lata temu, tych, co doszli jakoś niedawno. Chciałbym przede wszystkim serdecznie powitać nowe twarze na moim kanale, czyli zupełnie nowych widzów, których jeszcze nie było, którzy jeszcze nie zetknęli się z moją twórczością ani z poprzednimi filmikami. Chcę was wszystkich bardzo serdecznie powitać, a starych wyjadaczy, czyli troszeczkę starszą widownię, chciałbym im bardzo podziękować za ten cały czas, który spędzamy sobie na moim kanale. No nie ukrywam, że łezka się wokół kręci, że do teraz jakby moja działalność jest kontynuowana, co z roku na rok, jakby to powiedzieć, z roku na rok upgrade'uje się trochę kanałowo. Sorki za takie, nie wiem, jąkanie się czy coś, ale wiecie sami, że jeżeli chodzi o takie specjalne filmiki, takie 4-lecie, nie wiem, specjal z okazji czegoś tam, to zawsze ja mam takiego stresa malutkiego, a teraz to wiecie, no wiecie sami, jak to czasami bywa. No dobra, no chcę wam naprawdę podziękować z całego serca, bo uwierzcie mi, że wy jesteście tą jakby tym powerem, który trafia we mnie dosyć mocno, i dzięki waszym komentarzom, czy to pozytywnym, czy też negatywnym, to ja dalej tworzę to, co robię na YouTubie, dalej to chcę kontynuować i jakby to powiedzieć, no nie chcę tego zaprzestać, a przynajmniej nie na tą chwilę, ponieważ czuję się akurat bardzo pełen sił, żeby dalej to kontynuować, no nie ukrywajmy. Bo wierzcie mi, że gdyby mi się pomysły skończyły, to najprawdopodobniej albo bym miał przerwę, albo bym stwierdził pewnie po czasie, że nie chciałbym tego kontynuować, ale jako że ciągle, nawet gdy mam dni gorsze czy te lepsze, to widzę codziennie jakby was. No można by to tak powiedzieć, widzę was, widzowie, którzy tam, niektórzy wyczekują na moje materiały tak z całej okazałości, a niektórzy po prostu to tam po prostu czekają. Ale widzę jednak was, czyli ten tłum ludzi, który ogląda to, co wrzucam sobie w sieć. Jak to dobrze, że tak powiem, ująłem, mam taką nadzieję. No i co? No po prostu jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem, szczerze, na YouTubach, naprawdę, bo wiadomo, no w każdym community kanału, że tak powiem, że każdy z YouTuberów, czy też, no praktycznie każdy, no dobra, nie będę tutaj się bez sensu rozwijał, każdy z nas ma jakby rzeszę fanów tą spoko i czasami tą właśnie troszeczkę gorszą, nie mówię, że taką bardzo gorszą, ale po prostu taką troszeczkę gorszą.
No i co ja mogę powiedzieć w skrócie? No, jestem zadowolony z tego, co mam i na pewno nie chcę tego za przeproszeniem spierdolić. Bardzo, bardzo, ale to bardzo chcę pielęgnować to, co jakby osiągnąłem. No i mogę wam obiecać, że ten rok będzie naprawdę wyjątkowy. Nie będę, że tak powiem, nie będę chciał, żeby rok 2018 był trochę jak 2017. Może nie uważam, że rok 2017 jest przesadnie zły, czy jakiś tam najgorszy, bo był bardzo dobry też dla mnie, bo poznałem przede wszystkim swoją dziewczynę, która w sumie jest do teraz ze mną. No i właściwie będzie ze mną na zawsze, no co to w ogóle ma być? Ale chodzi o to sam fakt, że jednak poznałem swoją drugą połówkę na tej platformie YouTube i z tą platformą będę miał jakby tym bardziej też wspomnienia, jeżeli chodzi o to, o ten taki fakt. No ale właśnie wracając dalej i kontynuując te kwestie, bo kurde, no rozgaduję, mam nadzieję, że nie będziecie myśleć, że to jest jakiś bełkot czy coś. Po prostu to jest filmik bez żadnego scenariusza, po prostu ja na żywca to nagrywam, więc mam nadzieję, że jakoś tam się mimo co bawicie dobrze, słuchając co ja tam mam wam do powiedzenia. No i tak, na pewno ten rok będzie wyjątkowy, ponieważ chcę przede wszystkim te let's play, które dałem w głosowaniu, które tam będzie, wiecie, że Crash 2 będzie teraz jako let's playowana gra, potem będzie Far Cry i tak dalej, to te wszystkie gry według tej listy na Straupolu, czyli w skrócie według głosowania, te wszystkie let's playe zagoszczą i nie macie się o co martwić, ponieważ nie dopuszczę do tego, by wszystkie plany poszły, że tak powiem, w pizdziec. Tak się stało w 2017, kiedy to nagle, wiecie, straciłem ochotę na let's playowanie i przerzuciłem się na streaming przez najbliższe 3 miesiące, bodajże to był okres od czerwca do września streamowałem. Tam wiadomo, wrzuciłem jeden let's play w lipcu i potem znowu streamowałem. Ale teraz chcę po prostu mocno skupić się na let's playowaniu. Streamowanie też będę kontynuował, ale nie chcę robić tak, żeby streamowanie stało się głównym aspektem mojego, że tak powiem, kanału. Tak więc tą kwestię raczej mamy, że tak powiem, wyjaśnioną. No i bardzo chcę w tym roku pójść w jakość. Wiecie, chcę robić dalej to, co robię, ale możecie się spodziewać w tym roku, że będą również i materiały zagoszczane na moim kanale. Tak jest, materiały, coś, co raczej, no nie wiem, jest rzadkością, jeżeli chodzi o mój kanał, bo nie ukrywajmy, że no, ja na kanale bardziej skupiam się na let's playach niż na robieniu materiałów czy właśnie tego typu rzeczy. Nie, ja chcę też w tym roku zrobić jak parę materiałów. Zobaczymy, ile będzie. Mam nadzieję, że wszystko, że tak powiem, się jakoś ułoży. Taką mam nadzieję, jestem takiej wiary i trzymajcie za mnie kciuki, no. Ja to nagrywam 6, tak wiecie, z wyprzedzeniem nagrywam, bo nie ukrywajmy, że no, jutro będę zdawał maturę w dzień, kiedy będzie ten filmik. Więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym tą matmę zdał, bo ona jest tragiczna, ludzie. Naprawdę, ona jest taka tragiczna, ja dosłownie budzę się i ja za przeproszeniem dostaję takiej sraki totalnej, nie, przed tą matmą. To jest naprawdę, to jest przerażający przedmiot, uwierzcie mi. Dobra, to była kwestia, którą chciałem poruszyć. Jeszcze następna kwestia, bo to jest też bardzo ważne. Oj, to chyba będzie dłuższy z filmików w stylu już 3 lata. Znaczy, no już 3 lata na YouTubie trwało prawie 10 minut. Prawie, no bo 9.21, a to już będzie trwało ponad 9 minut. O kurde, mamy rekordzik, jeżeli chodzi o takie filmiki specjalne. Specjalnej okazji, specjalnej troski. Dobra, żarty na bok. Kwestia jest następująca, którą chciałbym poruszyć. A więc tak, kwestia jest jeszcze następująca, bo ja wiem, że dosyć dużo osób zadaje mi to pytanie, czyli dlaczego, Pomidorku, ty masz zablokowane streamy z Minecrafta, o co z tym chodzi? Dlaczego? Weź ty mi powiedz. Otóż streamy z Minecrafta ja bardzo na luzie traktuję, nie będę tego ukrywał. Aż czasami mogę powiedzieć, że za bardzo na luzie, skoro mam je blokowane. Ale powiem wam, że niedługo to jakby przeminie. Niedługo będą normalnie zapisy w tych
playlista, gdzie wiecie, gdzie tam macie wszystkie streamy od 2018 na niepublicznym, no bo ja stwierdziłem osobiście, że u mnie zapisy streamów to po prostu, no nie będę ukrywał, że ja uważam, żeby zaśmiecały trochę kanał, więc dlatego zrobiłem specjalną playlistę pod te zapisy. Więc mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, nie będziecie na mnie krzyczeć. Tak więc będziecie mieli tam te zapiski, aczkolwiek uwaga, mam dobre lub niedobre wieści, ale nie tylko Minecraft będzie tą grą z widzami na multiplayerze, ponieważ stwierdziłem, że zwykle w Minecrafta ciskamy sobie na streamkę, kiedy chcę robić streama z widzami, wiecie, gramy z widzami w coś tam, a teraz chciałbym troszeczkę od tego odejść i chciałbym, nie wiem, na przykład od czasu do czasu pyknąć sobie w takiego Fortnite'ika, czy też w CS'a 1.6, bo ostatnio żeśmy w CS'a 1.6 z chłopakami grali. Jeżeli chcecie, mogę robić, oczywiście to od was zależne, nie przymuszam, ale od czasu do czasu z jakichś tam moich zablokowanych streamów, czy po prostu ze streamów, mogę wrzucać na kanał jakieś szybkie, nie wiem, funny moment, czy tam najciekawsze akcje ze streamów, nie wiem, tam załóżmy był stream z CS'a i nie wiem, wrzucam wam tam moment, gdzie ja na przykład coś tam odwaliłem, ktoś tam odwalił. Pozdro ogólnie chłopaki za wczorajszą grę, ponieważ wczoraj po streamie żeśmy chyba grali ponad 2 godziny. Dobra, żarty na bok i w ogóle to po co ja to w ogóle wspominam. No ale tak czy siak, weźcie mi powiedzcie taką jedną rzecz, ponieważ chciałem ogólnie ograć tego Harry'ego Pottera na PS2, co nie? Już dużo z was wie o tym, bo chciałem ogrywać, ale powiedzcie mi, czy chcecie, żeby Harry Potter na PS2 był jako livestream, czy chcecie, żebym zrobił tak jak z Medieval, że zrobił złe zakończenie, załóżmy to nie na 100%, a to 100% bym zrobił jako let's play. Bo tak chcę zrobić z Medieval tylko dlatego, ponieważ Medieval będę robił w tym roku 1 i 2, a Harry'ego Pottera na PS2 to nie wiem, dlatego wolę się zapytać, bo mogę zrobić tak, że zrobię pseudo let's play na live streamie z tego Harry'ego Pottera, a raczej z tej wersji. Tak więc napiszcie mi w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tej oto minuty. Co dalej? Co ja będę chciał robić? Bo hej, 4 lata jesteś na YouTubie, Pomidor, no to tutaj rozwiń tą kwestię. Co chcę dalej robić? Co możecie się spodziewać? No dalej będę robił to, co robię, czyli dalej będą let's play'e. Materiały to już o nich wspominałem. Live streamy też będą. Może od czasu do czasu więcej vlogów. No i to chyba tyle. Nie wiem, czy mam coś jeszcze tam do zaoferowania, jeżeli chodzi o więcej takich typu tematów. Ja nie jestem aż taki mega tematycznym kanałem, bo u mnie tylko let's play'e, ewentualnie tam vlogi od czasu do czasu, wiadomo. No i jakieś tam podcasty, tak jak Totalna Porażka. Mogę nawet więcej robić takich podcastów z Totalnej Porażki, bo jest to seria, którą dosyć lubię i, znaczy dosyć, ja bardzo lubię, jestem fanem w końcu, no nie? No ale to wszystko jakby od was zależy, no dajcie znać w komentarzu. I co ja mogę powiedzieć? W sumie chyba to by było na tyle. Tak więc w dużym skrócie, aha, jeszcze jedna rzecz, dobra, zanim skończymy. Q&A. Chcę was przeprosić za rok 2017, że osoby, które się nie doczekały odpowiedzi ode mnie na pytania, no to niestety, że tak powiem, się nie doczekały. Ale mam pewną rekompensatę. Czy chcielibyście, żebym, że tak powiem, wam... Jak to się mówi po polsku, kurde, zapominam, widzicie, mieszkam w Polsce i zapominam słów polskich. Będę musiał więcej książek czytać albo, nie wiem, wzbogacić jakoś swoje słownictwo. W każdym razie, czy chcielibyście rekompensatę za rok 2017 i czy chcielibyście, żebym w tym roku zrobił wakacyjne Q&A odpowiadając na pytania użytkowników z 2017 i przy okazji na jakieś nowe pytania? Od razu z góry mówię, że byłby to już normalnie i nie musielibyście tak długo czekać. Powodem, dlaczego wyżeście wtedy musieli długo czekać, był taki, że miałem ciągłe problemy z tym spierdzielonym Sony Vegasem. Ciągle było jakieś przy renderingu wywalanie i uwierzcie sami, no ja wiem, że to jest winny się tłumaczy i tak dalej, ale postawcie się w sytuacji mojej, kiedy to renderuje to 15 razy, dosłownie 15 razy nawet liczyłem. A to było jeszcze wtedy, kiedy pracowałem w sami wiecie jakiej pracy. Renderowałem to z 15 razy i ciągle było, że się nie renderowało do końca.
ponieważ wywalało błąd przy 92%. I wyobraźcie sobie, jakie to musiało być wielkie zniechęcenie. No teraz na szczęście tak nie jest, ale wiecie sami, o co chodzi. Dlatego chciałbym wam zrobić rekompensatę i jeżeli macie jakieś ciekawe pytania, zadajcie je pod nawet tym filmikiem, czy gdziekolwiek chcecie, już nie będę tam wyznaczał wam filmików, gdziekolwiek chcecie, zadajcie pytania, a ja w czerwcu zrobię już dla was oficjalny to Q&A i będę o tym pamiętał i nie zawiodę was. Jeżeli chcecie, możecie mi pod tym względem dać drugą szansę i będę się starał i mocne postanowienie poprawy w tym momencie. Ja tutaj, że tak powiem, rozpoczynam, tak więc mogę osobiście, nie wiem, jeżeli chcecie zapowiedzieć tak zwany akt drugi, przebaczenie, że tak powiem. Dobra, a więc to by było z mojej strony już na tyle. Kurde, 17 minut na taki filmik, ja pierdziule. No widzicie, nie jest to coś specjalnego, że łohoho, tutaj jakieś specjalne efekty, po prostu zwykły podcast, gdzie ja wam dziękuję za 4 lata na YouTubie i mam nadzieję, że spędzimy sobie więcej lat. Mam nadzieję, że się nie zrazicie do mojej osoby. Co do częstych pytań, co się stało z starym pomidorowym, już odpowiadam. Stary pomidorowy nie wróci, ponieważ stwierdziłem, że to co robię teraz bardziej mi się opłaca, nie tyle co opłaca, co bardziej mi się po prostu podoba. Bo nareszcie doznałem tego, że mam kontakt z wami widzowie. Poprzez widzów na muszce. Dzięki Jakub Stream za poddanie mi tego pomysłu i za poddanie, że tak powiem, nazwy. Ponieważ sam stwierdziłem, że... Jakub mi to podpowiedział, ale ja sam też myślałem nad tym, troszeczkę inspirując się ziomkiem z YouTube'a, tak zwanym Bio Games TV. Pozdrawiam cię, Bio. Chciałem po prostu w skrócie zrobić z wami taką, nie wiem, podserię w Let's Playach, że po prostu bym się z wami poprzez komentarze integrował. Nie wiem, co o tym sądzicie, bo ja uważam, że to jest pomysł, na którym brakowało mi czegoś takiego, bo uwierzcie mi, przez swoją karierę, poza odpowiadaniem wam na komentarze w sekcji komentarzy, no to teraz widzicie sami, mogę odpowiedzieć wam poprzez taki filmik, poprzez jakiś odcinek. I co ja chciałbym powiedzieć? Bardzo serdecznie chcę podziękować Andrze. Wiecie, temu Andrze, który, że tak powiem, jest znany z shotów, hihihi. Pozdro Andrze. Ponieważ Andrze był pierwszym widzem, który zrobił dla mnie fanart. Tutaj macie screena, którego znalazłem z fanpage'a. Dokładna data będzie tam opisana zaraz obok. To był bodajże kwiecień lub maj 2017. Andrze był pierwszym widzem, który podesłał mi fanarta. I jestem bardzo zadowolony z tego powodu i naprawdę Andrze jest kozakiem pod tym względem i bardzo ci Andrze dziękuję z tego oto powodu i z tego oto miejsca. No i cóż, polecam wam zapoznać się przy okazji z jego kanałem, ponieważ nie tyle co robi dobre shoty moim zdaniem, co jeszcze robi bardzo naprawdę świetne przeróbki. Tak więc z mojej strony to było na tyle, dziękuję praktycznie wszystkim. Nie będę tutaj po kolei, że tak powiem, wymieniał, wiecie, Andrę, Chrystek czy ktokolwiek. Dziękuję po prostu wam wszystkim za to, że jesteście ze mną, za to, że w pewien sposób mnie wspieracie. Mogę tylko co do Chrystka powiedzieć, że jemu dziękuję z całego serca mego za to, że, jakby to powiedzieć, troszeczkę się naoglądałem, miałem możliwość, że tak powiem, rozmawiania wielokrotnie z Chrystkiem. I można by powiedzieć, że to też trochę jego podejście, jak i to, jak on prowadzi te swoje streamy czy odcinki, doprowadziło do tego, że ja się też bardziej otworzyłem na was, na widzów, że już nie jestem taką osobą jak kiedyś, że bałem się na każdym kroku, załóżmy, że o, pożartuję sobie, ale widzowie zaraz stwierdzą, że jestem, załóżmy, nie wiem, nienormalny czy coś. Po prostu stwierdziłem, że nie każdy musi lubić mój humor. Ale myślę, że to nie oznacza, żeby wyzywać tą osobę za to, że ma taki, a nie inny humor. Każdy ma inny humor, to są już po prostu gusta i guściki, że tak powiem. No i tyle, to też dzięki niemu ja się tak bardziej otworzyłem na YouTube, za co wielkie pozdro Chrystek i bardzo ci dziękuję. Tak więc z mojej strony to by było w końcu na tyle, 20 minut, ja pierdzielę. No ale dobra, przynajmniej macie troszeczkę taką pogadankę z podziękowaniami, moimi rozkminami i przemyśleniami. Z tej strony był pomidor.pl. Dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że zostaniemy wszyscy na bardzo długo, na
sam koniec, że tak powiem, mojej kariery. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić i mam nadzieję, że projekty, które będę realizował, się wam naprawdę spodobają, bo będę dawał z siebie wszystko i całe swoje serce w to będę dawał. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć. Do następnego razu, hej.